wszystko im podziwiamy. Z elegancją, życzliwością ludziom, z umiejętnością wykwintnej rozmowy, z rafinowanym poczuciem humoru i z nieugiętą wiarą w rozum należał do wieku XVIII. Z romantycznym zaangażowaniem i żalem, z wiernością ideału i z pozytywistyczną wiarą wartości pracy należał do wieku XIX. Ze szlachetną umiejętnością stawiania czoła burzom i z gotowością do godnej akceptacji nieuniknionych zmian do wieku XX. A z otwartością na świat i na wszelkie przemiany, także te przemiany, które nas tak bardzo dziwią, zaskakują, jak mało który uczony odnajdował się znakomicie w wieku XXI. Miał piękną śmierć. Umarł na posterunku. Podczas gali ambasadora polszczyzny miał obok siebie przyjaciół. Wszystko było wspaniałe. Tylko tyle, że umarł.